Dzień dobry, Renata. Witam, jestem Inna. Jesteśmy z Wami dzisiaj tutaj, by dokręcić króciutki suplement na temat ostatniego filmu, ponieważ pojawiło się wiele pytań i wzbudził duże zainteresowanie. Chodzi o naszą kamizelkę w kształcie T i pokażemy dzisiaj schemat, który był użyty i wzory ażurów, z których my korzystałyśmy. Tutaj widzimy nasz schemat do naszej kamizelki. Zaczynałyśmy z Renatą dziergać od prawego boku. Tu strzałka pokazuje, w jaką stronę było dziergane. Nabieramy tyle oczek, żeby to się równało mniej więcej 40 cm. To do rozmiaru L pasuje ten rozmiar. W moim przypadku kamizelki z kaszmerino to były 3 pełne raporty. Tak, dalej dziergamy też mniej więcej 40 cm w tą stronę. I dobieramy w tym momencie oczka, tak żeby to się też równało 40 cm, bo później tu będziemy zszywać kamizelkę w tym miejscu. Tu będzie otwór na ręce. Mhm. Czyli w moim przypadku kolejne 3 raporty. Tak, tak. Dalej tutaj dobieramy i dziergamy też dalej już na długość 80 cm. Żeby ta szerokość tutaj tej kamizelki była równała się razem tej części i tej części, czyli tu 40-40, a tu 80. I później już jak osiągnęłyśmy te 80 cm, zamykamy oczka i dziergamy dalej tą część taką samą jak tutaj, żeby było symetrycznie i zamykamy. Później to tutaj łączymy razem i zszywamy gdzieś, no tyle, ile nam jest potrzebne. Ja jeszcze w swojej kamizelce dookoła, oprócz otworów na ręce, obrobiłam i-cordem, ponieważ nie miałam żadnej innej listwy. A ja robiłam akurat tutaj z listwą. Zaczynałam od listwy, ale dobierałam później troszeczkę mniej oczek, żeby było o tą listwę mniej. A później już jak zrobiłam tą tylną część, to jeszcze dorobiłam osobno listwę, a później już zszywałam. W taki sposób była dziergana moja kamizelka. No i była to dziergana z włóczki Chamonix, żeby przypomnieć. I mam wzór na nią tutaj narysowany. Też pokażę. Gdyby ktoś chciał powtórzyć. Tutaj mam schemat. Widać, że wszystkie prawe rzędy tutaj są. I lewe rzędy dziergamy tak, jak oczka schodzą z drutów, bo tu pokazane same prawe. A tutaj mamy drugi schemat. Schemat, z którego była wykonana kamizelka z włóczki kaszmerino. Dla przypomnienia, jest jeszcze na stanie sklepu. Tutaj też są same prawa strona, prawe oczka. Ale trzeba pamiętać, że są tutaj takie punkty newralgiczne. To jest ten punkt, gdzie przechodzimy z dwóch oczek razem w lewo i tu dwa w prawo w następnym rzędzie. Trzeba uważać. Ja sobie to na swoim schemacie zaznaczyłam kółeczkiem. Dla mnie to był taki czerwony wykrzyknik. Uwaga! No i w zasadzie tyle. Tu jest to miejsce, dlatego że to jest zamienny z tą stroną. No, tak to wygląda. Ta jedna strona jest ściągająca, ta jest jerseyowa. No i to w zasadzie tyle. No, kto będzie chętny, prosimy sobie zrobić zrzut ekranu albo zatrzymać się. No i można sobie wydziergać takie kamizelki i spróbować nasz wzór. Miłego dziergania. Dziękujemy za uwagę.